które bezpośrednio będą dały się wysysać Swainowi w walkach drużynowych, może tutaj naprawdę dużo zdziałać. Tak, Jinx, o ile jeszcze w stanie będzie w stanie grać zasięgiem, to Kai'Sa już zdecydowanie mniej, tak, bo ona cały czas, żeby zadawać obrażenia, będzie musiała stać w jego ultimate'cie. Przyciągnięcie od Salamiego, tam można złapać fraga, ale środek, czemu nie, też jest kuszący. Ale pojawia się Koxlo, zobaczmy, ta tarcza od Buffy'ego tutaj naprawdę kluczowa, cały czas żyje ten midlaner, aczkolwiek błysk od Syzyfa zapewni mu pierwszą krew, jak łyśnie przez ścianę i będzie w stanie przeżyć tę sytuację, jednak zamknięty Koxtroll może nie mieć tyle szczęścia. Zobaczmy, flashuje również do tyłu Buffy w połowie punktów zdrowia. Pojawia się również Xerrey na tej górnej rzece, ale to nie ma znaczenia, bo Back to the Game zgarnia kolejną eliminację na swoje konto. Wykluczony Buffy, no i mamy dwóch za dwóch. Łatwo wyłapać. Jednak no, to prawda. Zobaczmy, z błyskiem salami złapany przeciwny leśnik. Koxtroll tańczy ile może, aczkolwiek Syzyf wycofuje się na resztkach zdrowia. Rakieta go nie dosięgnie. Jeszcze z eliminacją w tym momencie. Pierwszy na swoje konto salami. Xerrey na resztkach zdrowia powinien z tego wyjść cało. Aczkolwiek od drugiej flanki również mamy zawodników Mivedronu. Salami wcale nie może być zadowolony z tej sytuacji, chociaż cały czas garniany, obijany mocno w tym momencie Gnar. Salami na resztkach zdrowia nie wyjdzie z tego cało. Dlatego Kerry, bo Buffy bardzo lubi wejść w targety, które mają dużo życia, a teraz Syzy wyłapywany na środkowej alejce. Najgorzej. Tu, mimo tego, co mówił Krzysztof, że na pierwszej mapie nie było oporu, tutaj ten opór zdecydowanie widzimy. Chociaż Ale trzyma mietek! A wyłapany w międzyczasie Koxtroll, który też obiektem faktycznie może się zdać. Podrzucony i prawie że wyeliminowany. Na niskim pasku zdrowia jednak Szasku musi ratować się błyskiem. Od pleców pojawia się Gnar, aczkolwiek nie wbije w ścianę wystarczającej ilości rywali. Salami nie ustoi tego natłoku obrażeń ze strony formacji przeciwnej. Mivedron wygląda zwycięsko w tej walce, aczkolwiek tylko po jednej eliminacji. I jest okazja do podjęcia Oj, walki! Jak zrutowani, jak podrzuceni! Fenomenalnie! Back to the game pędzi do przodu i zgarnia już dwie eliminacje na swoje konto. Nie przeżyje tego Buffy. No i też nie przeżyje tego oczywiście Koxtroll. Fenomenalna inicjacja ze strony Salamiego. Sfollowował ją wybitnie Szasku. Silny. Sam w sobie. I dlatego nie jest grany i tak samo Mietek może nie być grany. Na razie dojeżdżany przez czterech bohaterów z drużyny przeciwnej i na razie to się im nie udaje. Szasku będzie sekurował, ale na tyle Miet. Seekerem, aczkolwiek nietrafionym. Mimo to Back to the Game mocno obite i cały czas gonione przez formację przeciwną. No, Cynix Elfa poniosło i ukarany bardzo szybko autoataczkami ze statikiem, ale jest Koxtroll, który jeszcze próbuje unieruchomić przeciwnika, łapie jednego, ale jest rozkręcony Syzyf, który wie, w które cele celować i jest jeszcze Szasku, który dokłada oczywiście zabójstwo na Jailerze. A to chyba nie jest jedyny raz, kiedy widzimy, tak? Ale jest... Jest kolejne zabójstwo. Udało się Syzyfowi wyłapać oczywiście CDXF, a CDXF na tyle twardy nie jest. Odbić, ale jest wejście od Koxtrolla, czy tylko to ma być wieża? To chyba powinna być wieża, aczkolwiek walka będzie dalej ciągnięta. Salami już wyniesiony do góry i Syzyf ze świetną flanką, jednak równie mocno obijany. Zasłoni się klonem, przeżyje na resztkach zdrowia, a w międzyczasie wykończony już w tym momencie Xerrey. Zaraz za nim poleci Koxtroll do grobu, aczkolwiek Salami na resztkach zdrowia jeszcze nieco się wyleczy. Bazy użyty teleport Oj, i Buffy wyłączony! Szczerze, całym się nie dziwię, jakby poszedł od razu po Jailera. Dokładnie tak, ale Aj, brakło zasięgu na łańcuchu, więc Accorder trzecie zabójstwo na swoje konto. Się połamał troszeczkę łańcuchami, teraz oklepywany przez CDXF, ale spokojnie jest Salami, jest wepchnięcie w ścianę, kolejne ogłuszenie i złamany na kamieniu. Teraz tak, Salami jest niby dojeżdżany. No, nawet nie niby, po prostu ale jest wyeliminowany. No, czy znajdą zawodnicy Back to the Game siatkę matową? Jest na to szansa, ale Mivedron ze świetną obroną. Zobaczmy, już rozpustrzone te korzenie i walkę drużynową podejmują obie formacje. Jednak to Back to the Game pędzi do przodu. To oni naciskają cały czas. Złapani w tym momencie główni carry formacji przeciwnej i wyeliminowani. Z jaką łatwością zawodnicy Mivedronu. To jest triple kill dla Syzyfa. I koniec tej mapy. To jest 5-0 w tym fajcie, który był genialnie wykonany przez Back to the Game. I Cidix, który nie trafił tam ultem, nie miał jak się wkleić. Całkowicie złamany Mividron. 10 tysięcy złota przewagi. Jest dusza, Baron Ashur, wszystko. Wygrali w pełnej okazałości. No i kto by się spodziewał?